jeszcze raz dziękuję hołdy Panu za ten hołd, za pamięć naszej społeczności. Mówię naszej, bo tak było przez naszych rodziców i dziadków mówili, że to byli nasi Żydzi. Tak. Nie tylko świadectwem, powrotem do tego stwierdzenia sławnej naszej pisarki Zofii Naukowskiej, że to ludzie ludziom zgotowali ten los, ale też wymiernym gestem, że Państwo nie przechodzicie obojętnie nad tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło 80 lat temu i nie przychodzicie obojętnie, tutaj zwracam te słowa do Pana Posła, nad materialnym dziedzictwem społeczności żydowskiej Ordii. Proszę Państwa, w nadchodzącym tygodniu w Warszawie odbędzie się centralna uroczystość upamiętnienia 80. rocznicy zbrodni akcji Reinhardt. Ale dla mnie osobiście to, co widzę dzisiaj, jak Państwo jesteście zaangażowani w utrzymanie pamięci o orlańskich Żydach, jest wymiernym świadectwem tego i jestem przekonany, że tak będzie, że ta pamięć zostanie dla przyszłych pokoleń. I z tego miejsca dziękuję Państwu za to, że cisza niepamięci o Żydach w Orli nie będzie już miała miejsca i że przyszłe pokolenia będą pamiętać o swoich żydowskich współrodakach. Dziękuję bardzo. Dzisiejszego upamiętniania zakończyć wierszem Haliny Birenbaum. Jej brat przeżyła Auschwitz. Jest autorką takiego wiersza, który jest bardzo znany w środowisku. Jedźcie do Treblinki. To tam, w tej Treblince, spoczywają ci, którzy byli częścią Orli. Halina, pomimo wieku, cały czas daje świadectwo, spotyka się z młodzieżą w Niemczech, w Izraelu, w Polsce również. Czy mnie widzisz, mamo? W chwilach wielkiego smutku lub radości ogarnia mnie chęć zapłakać na głos i zawołać: mamo, czy ty mnie widzisz? Czy mnie widzisz, mamo? Istnieję, przeżyłam, wyrosłam sama, upilnowałam zasad, które mi wpajałaś. Zbudowałam dom, rodzinę, dzieci na świat przyniosłam, wnuki, których ty nie poznałaś. Wychowałam synów, przyzwyczaiłam do potraw, które ty przyrządzałaś. I ich smak tak lubiłam. I zawsze we wszystkich sytuacjach pytałam samą siebie: co ty powiedziałaś, mamo? Gdybyś wiedziała, albo czy ty o tym wiesz, czy mnie widzisz, mamo? Zwykła kobieta, matka kochana. Chciałam być do ciebie podobna, dążyłam do tego. Twą postać nosiłam przed sobą. Jestem mniej od ciebie odważna i cicha, ale wierna miłości i wszystkiemu, co we mnie wpoiłaś. Ty zostałaś wyrwana z tego świata tak młodo. Teraz już jestem od ciebie starsza. Jestem babką. Czy ty o tym wiesz? Czy ty to sobie wyobrażasz? Czy widzisz to? Ale nie tylko stąd wynika moje wzruszenie,
które przywraca mi Twoje imię. Czy wiesz, mamo, że ukazała się książka, której Ty jesteś bohaterką? Napisała ją ta mała dziewczynka stamtąd. Czy Ty ją widzisz, mamo? Czy ją słyszysz? Tak bardzo chciałam się cieszyć, a tu łzy. Czy mnie widzisz, mamo? Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wodę, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim przez najdłuższe czasy. Amen. Podkreślenie w miejscu tak naprawdę symbolicznym dla wyznawców judaizmu, dla narodowości żydowskiej, bo dzisiaj obchodzimy uroczyście tą tragedię, smutną rocznicę. I tak naprawdę ci ludzie, którzy zginęli 80 lat temu, oni nie są pochowani tutaj. Nie ma ich grobów. Zostali oznaczeni, później zgromadzeni, wejście w Orli, a następnie, jak wiemy, wypędzeni. W chwili, kiedy przy kolacji bronisz niedorzecznych racji, żal za głupstwem topiąc w wodzie, giną ludzie. W przecudownych starych miastach strach w potężny pejzaż wrasta, śniąc o ocalenia cudzie, giną ludzie. I ostatnie wersy tego wiersza są następujące. Wśród wyznawców każdej wiary są mordercy i ofiary. Twe milczenie wskaże teraz, kogo wspierasz. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy i nie dopuśćmy, żeby koszmar się powtarzał. Halperówna Kana, halperówna Weira. Dyrdak Brajna, dyrdak Icko, dyrdak Jankiem. Krzyżewski Ela, Dolińska Fejna, Dolińska Rejda. Kapłańska Sara, kapłańska Szyfra, Kestien Dawid. Halperówna Sara, połowieska Homa, połowieski Srul. Melamed Moszko, Melamed Mokie, Melamed Sara. Chemicka Ryba, chemicki Joza, Norowska Hanna. Bogacka Hanna, bogacka Rajca, brzezińska Liba. Zelman Gelski, Estera Goniącka, Rywka Grochowska. Schumacher Hackie, Schumacher He, Schumacher Krachniel. Grochowski Icko, Grochowski Jankiel, Grochowski Szmul. Berniatówna Maria, Bogacka Haja. Gupnik Meyer, Cieszler Moszko, Cieszler Szyka. Krawiecki Elas, Krawiecki Abraham, Cieszę Jota. Krawiecki Morko, Berezowska Cyna. Eliasz Sobel Jemta, Szaszewski Janku. Olszanicka Imka, Olszanicka Itka, Olszanicki Hajn. Wołowicki Mejsze Józef, Zacz Icko, Złotnik Bejła.